Na wiosnę mój trawnik wyglądał tak, nawet trudno nazwać to trawnikiem. Były chwasty i był przede wszystkim mech, ale trawy nie było tutaj widać. Teraz w październiku wygląda to tak. Nie jest perfekcyjnie, ale jest dużo lepiej. Widać wyraźną różnicę. I dzisiaj będzie właśnie o tym. No dzień dobry. Witam Was moi drodzy, moi kochani, moi mili. No właśnie, jak to z tym trawnikiem było? Opowiem Wam od samego początku. Zaczęło się w marcu, bardzo wczesną wiosną. Tak to wtedy wyglądało. No widać wyraźnie było, że ten mech rośnie tutaj wszędzie. A czego oznaką jest mech? No tego, że ziemia, gleba jest zbyt kwaśna i w zasadzie to nic dziwnego, ona z czasem właśnie staje się coraz bardziej kwaśna i odkwaszanie warto przeprowadzać raz na 3, 4, 5 lat. Po drugie, tuż za moim płotem rośnie las, więc gdzieś naturalne stawało się to, że ta ziemia będzie kwaśna. I kolejny powód był taki, że zostało tutaj nawiezione mnóstwo torfu przed zakładaniem trawnika i być może on za mało został wymieszany z piaskiem, dlatego ten mech tutaj tak szybko się pojawił. Ale gdy nie jesteś pewny, gdy nie jesteś pewna tego, czy u Ciebie jest zbyt kwaśna gleba, to warto najpierw sobie przeprowadzić takie badanie. Można to zrobić takim domowym sposobem, który kiedyś tutaj na kanale pokazywałem. Tutaj w prawym górnym narożniku teraz pojawia się taka belka z odnośnikiem do tego filmiku, więc po prostu takim domowym sposobem można sobie sprawdzić, czy ziemia jest zasadowa, czy kwaśna. Ale dużo bardziej precyzyjnie zrobimy to, wykorzystując miernik elektryczny, na przykład taki elektroniczny właściwie, albo taki analogowy ze wskazówką. Jak tutaj widzicie, wystarczy na kilka minut włożyć go w glebę odpowiednio głęboko i ważne, żeby ta gleba była mokra, bo często wkładamy ten miernik do suchej gleby i dziwimy się, że on nic nie pokazuje. Musi być mokro, wtedy on pokaże nam prawdziwy odczyt i kiedy musimy się martwić, kiedy ta wskazówka, czy też ten wynik na wyświetlaczu będzie niższy od 6,5. Między 5,5 a 6,5 pH ziemia jest lekko kwaśna, między 4,5 a 5,5 jest kwaśna i poniżej 4,5 jest bardzo kwaśna. Im kwaśniejsza ziemia, tym mniej wapnia w podłożu, no bo wapń ma właśnie działanie podnoszące pH i wszędzie tam, gdzie są wapienie, są skały wapienne, tam też to pH jest wyższe, bardziej zasadowe. I między innymi dlatego właśnie do odkwaszania używa się wapna. No właśnie, czyli już wiemy, że do odkwaszania potrzebne jest wapno. Pytanie tylko, jakie wapno, bo jak idziemy do sklepu ogrodniczego, czy też u nas na Dzień Dobry Ogród, tych rodzajów wapna jest sporo. Zależy to między innymi od tego, jaką gęstość ma gleba. Bo na przykład takie gleby bardziej luźne, przepuszczalne, najlepiej posypać wapnem węglanowym. Ale te bardziej ciężkie gleby, zbite, już lepiej posypać wapnem palonym. No i teraz jeszcze przejdźmy bardziej do szczegółów. Zacznijmy od tego wapna węglanowego. Można je kupić takie bezpośrednio w formie granulowanej. To jest najczęściej zmielona kreda wapienna albo właśnie w formie granulek. Może być czasami też w formie mączki. Pokruszona skała, tak, w formie mączki. No i właśnie między innymi taką pokruszoną skałą jest dolomit. Ja właśnie użyłem tutaj dolomitu. On ma, no w 100% jest naturalnego pochodzenia, bo to jest, tak jak mówiłem, zmielona, bardzo drobno zmielona skała wapniowo-magnezowa. 100% natury. I właśnie po użyciu tego dolomitu, po użyciu tego zmielonego wapnia, odczyn gleby przekształcił się z kwaśnej w bardziej zasadowy. Poza tym, że dolomit ma dużo wapnia, ma też fosfor, magnez, bor, cynk i molibden. I jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli chodzi o dolomit, zatrzymuje wodę i powietrze, więc w ten sposób rośliny są lepiej odżywione i dają obfite plony. No właśnie, bo często też dolomitu, czy ogólnie wapna, używa się przy sadzeniu roślin. Na przykład winogron, pomidorów, tak? Wtedy one dają lepsze plony, mają gwarancję większą, że w ogóle plony będą. Także to, co tutaj widzisz na tych obrazkach, to jest właśnie zasługa dolomitu. Go też znajdziesz u nas w sklepie. Link jest poniżej w opisie.
Oprócz tego oczywiście są inne sposoby. Można użyć popiołu, bo to też jest bogactwo składników potrzebnych roślinom. Jeśli masz kominek czy piec, no to nie trzeba tego popiołu wyrzucać do kosza. Można go sobie sukcesywnie przez całą zimę zbierać i wykorzystać później jako naturalny nawóz. Inny, taki bardzo cieszący się ostatnio uznaniem środek do odkwaszania, to mączka bazaltowa. Mączka bazaltowa też jest naturalna, bo też jest to zmielona skała, tym razem bazaltowa, i ona ma właśnie zasadowy odczyn w okolicach pH 7. Mączka bazaltowa ma też dużo krzemu, krzemionki, a to wzmacnia tkankę roślin. One stają się takie bardziej grube, odporne na różnego rodzaju złamania, wiatry. I mączka bazaltowa jest też taką bombą witaminową, bo ma sporo pierwiastków. Jest tam cynk, potas, też molibden, mangan, tytan, siarka, kobalt. Także mączka bazaltowa pomoże zmienić odczyn gleby, ale też może zapewnić roślinom ochronę przed patogenami. Kolejny taki domowy sposób na odkwaszanie gleby to są skorupki jajek. Oczywiście one też są głównie z wapnia stworzone, no tylko że tych skorupek to musielibyśmy mieć tysiące, jeśli nie miliony, żeby taki ogródek sobie odkwasić. One się super nadają do roślin doniczkowych. Jeśli masz jakieś doniczkowe właśnie rośliny, czy to w ogrodzie, na tarasie, czy też na parapecie w domu i widzisz, że tam jest problem ze zbyt kwaśną ziemią, to można właśnie wtedy użyć jak najbardziej skorupek od jajek. No ja tutaj odkwaszałem trawnik, ale dolomitu, czy też ogólnie wapnia warto użyć na ogródku warzywnym, bo jednak większość warzyw, większość owoców woli glebę bardziej obojętną lub zbliżoną do zasadowej. Kwaśna gleba może uszkadzać na przykład korzenie warzyw i wtedy marchewki są w dziwnych kształtach. To może być właśnie ten powód. Ale właśnie trzeba to wapnowanie przeprowadzić odpowiednio wcześnie. Nie można tuż przed siewem, przed sadzeniem. I właśnie, kiedy jest taki najlepszy okres na wapnowanie? Najlepszy okres jest właśnie teraz, późną jesienią, już po skończonej wegetacji, jak wszystko wyciągniesz z ogródka warzywnego, jak zrobisz ostatnie koszenie trawnika, to wtedy jest właśnie dobry moment na odkwaszanie. I drugi dobry moment, troszkę mniej dobry, ale też dobry, to jest bardzo wczesną wiosną, zanim jeszcze w ogóle wszystko wystartuje, i ja tak zrobiłem z moim trawnikiem. Zapomniałem zrobić tego po prostu jesienią, nie zdążyłem. Zrobiło się zbyt mokro i przeniosłem ten zabieg na wiosnę. No i właśnie odnośnie tej mokrej pogody, nie może być zbyt mokro, niech ta ziemia troszkę przeschnie. Wykorzystaj takie okienko, podczas którego nie będzie zbyt wilgotno, nie będzie zbyt dużo padało, no bo wtedy ten dolomit czy też to wapno zbyt szybko wsiąknie i nie będzie tego efektu. Także teraz już chyba wszystko powiedziałem w tym temacie. No jeszcze raz sobie popatrzcie na te obrazki, jak było to wcześniej, a jak wygląda to teraz. Myślę, że różnica jest znaczna. W tym nagraniu to wszystko. Mam nadzieję, że Ci pomogłem, że coś z tego wykorzystasz. Napisz może, jak u Ciebie to wyglądało z odkwaszaniem lub zakwaszaniem może. Także czekam na informacje w komentarzach. Jeśli Ci się podobało, zostaw też łapkę w górę. A jeśli chcesz, żeby YouTube powiadamiał Cię o następnych nagraniach na tym kanale, to wciśnij przycisk subskrypcji, wtedy takie powiadomienia będziesz otrzymywać. No a ja się już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!